Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam, moi drodzy, wszystkich bardzo serdecznie. No i moi drodzy, wczoraj żeśmy sobie dość wyraźnie wykazali przywództwo świętego Piotra, władzę kluczy, paś owce moje, to, że Piotr widać przewodzi pierwszej wspólnocie, wydaje polecenia o zastępstwie Judasza, więc jest sukcesja apostolska. Maciej zostaje włączony do grona 11. Następnie widzimy, Piotr wydaje rozkazy odnośnie chrztu. Prawda? Więc do Piotra udaje się też i święty Paweł. No i protestanci nie uznają świętego Piotra, jego władzy. No i pytanie było i wciąż jest aktualne, bo nie zostało to podważone. Gdzie w Piśmie Świętym jest podważenie władzy Piotra? Tak jak na przykład żeśmy czytali, że Piotr wydał rozkaz, rozkazał. Piotr wstał, zaczął swoją przemowę, to jest pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich, i nakazał wybór, tak? Czyli widać tą przywódczą rolę. Ludzie pytali Piotra i apostołów, więc ten pierwszeństwo Piotra już jest widzialne w Dziejach Apostolskich, prawda? Natomiast protestanci nie są w stanie biblijnie zanegować wyboru Piotra. Negują fantazjami, które też nie są biblijne. I tutaj, moi drodzy, przejdziemy sobie, oczywiście pani nasza droga Magdalena chyba z 10 takich wklejek umieściła, oczywiście 9 to praktycznie na odstrzał, bo tam jest i historia, i nieomylność papieża, i tam 5 wiek. To pani Madziu, zejdźmy do Słowa Bożego, bo widzę, że pani, jak i wielu tu innych protestantów, macie tendencję do tworzenia 6 zasady protestantyzmu, tylko historia, prawda, bo nie macie już pola manewru, prawda, w Słowie Bożym. Jak się was przyciśnie, no to już wychodzicie, tak jak pan Bonaventura miał pytanie, wykazać 50 tysięcy kościołów biblijnych, no to mówi o braciach polskich, 16 wiek, kontrreformacja, co to ma wspólnego? No ale właśnie z braku laku i kit dobry, czyli 6 zasada protestantyzmu, sola historia, tak? Tylko historia. Moi drodzy, przejdziemy sobie tutaj do jednego wpisu, on ma numer 2, gdzie no, jest troszkę tych komentarzy, oczywiście niebiblijnych. Zaczynamy. Ewangelia Świętego Mateusza 16:19. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Moi drodzy, widać tutaj ewidentnie, że Chrystus przekazuje Piotrowi klucze Królestwa Niebieskiego. Klucze są symbolem władzy. Piotr, można powiedzieć, Ewangelia Świętego Marka, rozdział 13, 33 wiersza, kiedy jest przypowiedź o czuwaniu, tak, że Pan odchodzi, zostawił swój dom swoim sługom, każdemu wydał polecenia, a odzwierdnemu nakazał czuwać. A wiadomo, kim jest odzwierdny, ten, który otwiera i zamyka drzwi, tak? Więc właśnie figurą tego odzwierdny jest jakby figurą Piotra, który dzierży klucze i który on ma czuwać, tak? No ale przejdźmy sobie do komentarza. Za kolejny argument na rzecz wywyższenia Piotra uważa się przekazanie mu kluczy przez Jezusa. Klucze do Królestwa Bożego symbolizują znajomość Słowa Bożego. Posiadają je duchowni i nauczyciele Słowa Bożego. Proszę to ubiblijnić, pani Madziu kochana. Mieli je faryzeusze, którym Jezus powiedział: biada wam uczonym w prawie, bo wzięliście klucze poznania. Samiście nie weszli, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. Piotr nie był więc jedynym, który miał klucze Królestwa Bożego. Posiada, uwaga, posiada je każdy, kto zna nauki Pisma Świętego. Pani Madziu, a gdzie to jest w Piśmie Świętym napisane, że każdy, kto zna Pismo Święte, ma klucz do Królestwa Niebieskiego? Gdzie Chrystus mówi do innych ludzi, że macie klucz Królestwa Niebieskiego? Nie mówi tego nawet do reszty apostołów. Tylko Piotrowi mówi. A więc zobaczmy.
Czy to jest podważenie prymatu Piotra? Żadną miarą. To jest po prostu lanie wody, która nawet nie wypływa z Biblii, bo nigdzie w Piśmie Świętym poza Piotrem Chrystus nie daje nikomu kluczy. Klucze Królestwa Niebieskiego to są klucze Kościoła, który reprezentuje Królestwo Niebieskie. I odźwiernym jest jeden. Inni słudzy mają inne obowiązki. Więc Pani Madziu, kula w płot, bo tego nie ma w Piśmie Świętym. Ja wiem, was to boli, że Chrystus tylko do Piotra mówi, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Pani Marika w podobnym tonie się wypowiada, no i mówi, że wszyscy mamy klucze Królestwa Niebieskiego, bo gdyby Piotr miał dostać klucze, to by było napisane, Piotrze, tylko tobie dam klucze do Królestwa Niebieskiego. A że nie ma tylko tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego, no to według pani Mariki i widać pani Madzie, znaczy, że wszyscy je mają. Tylko, no, gdzie to jest w Słowie Bożym? A więc nie potraficie podważyć biblijnie autorytetu Piotra, to wymyślacie niebiblijne fantazje, żeby podważyć Piotra. Niebiblijnymi fantasmagoriami. Boli was to. Boli was, że Chrystus mówi do Piotra, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Wypowiedź, cokolwiek zwiążesz na ziemi, związane będzie w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie, to jest Mateusza 16:19, daje, uwaga, daje autorytet każdemu wyznawcy Chrystusa. Pani Madziu, a gdzie tu jest w Piśmie Świętym napisane, że każdy ma władzę rozwiązywania i związywania i że co zwiąże tutaj będzie związane w niebie, a co rozwiąże będzie rozwiązane w niebie. No, Panie Madziu, bardziej biblijnym proszę być, a nie fantastą. I tutaj Pani Madzia na podparcie swojego argumentu cytuję Ewangelię Świętego Mateusza, 28 rozdział, tak? 28 rozdział, wiersz 18, 18:20, tak? Więc Ewangelia Świętego Łukasza, przepraszam, Mateusza, rozdział 28, wiersz 18 i 20. Czytamy. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tylko widzisz, droga pani Madziu, wiersz 16 mówi, 11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili, tak? Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. A więc pani Madziu, pani tutaj uważa, że ten autorytet związywania i rozwiązywania jest dany każdemu i na podparcie tej tezy cytuje pani Mateusza 28:18-20, który mówi o posłaniu 11 apostołów, by głosili Ewangelię. Czy posłanie 11 apostołów, pani Madziu, by głosili Ewangelię na cały świat, to według pani jest udzielenie autorytetu związywania i rozwiązywania całemu wszystkim ludziom? No, pani Madziu, strzelasz sobie pani teorię, fantasmagorię i przyklejasz do tego werset biblijny, który nie ma z tym nic wspólnego, bo to jest posłanie apostołów i posłanie misyjne, tak? Idźcie na cały świat. Tak? W autorytecie Chrystusa i władzy Chrystusa. I tutaj stąd wynika, dana nam jest władza, o której żeśmy czytali u świętego Pawła w drugim liście do Koryntian, tak? Że dana nam jest władza od Pana. No to tu jest, dana mi jest władza i mocą tej władzy i na ziemi i na niebie Chrystus posyła apostołów. Więc kula w płot. Czyli jeszcze raz. Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Mówi, co zwiążesz,
a nie co zwiążecie, co każdy zwiąże. No, to jest fantasmagoria pani Madzi. Tak? Daje autorytet każdemu wyznawcy Chrystusa do związywania sił przeciwnych Ewangelii i rozwiązywania zniewolonych. Tych samych słów Jezus użył, uzdrawiając związaną chorobą niewiastę. Powiedział, a czy tej córki Abrahama, którą szatan związał już od 18 lat, nie należało rozwiązać od tych pęt w dniu szabatu? Pani Madziu, cytując ten fragment, daje pani jasno, logiczną konsekwencją tego pani wpisu jest to, że pani przypisuje sobie, pewnie nieświadomie, władzę uzdrawiania opętanych. No bo pisze pani, że to jest władza dana każdemu, władza związana właśnie, i tutaj cytuję pani, uzdrowienie kobiety przez szatana, którą opętał przez 18 lat. A więc pani Madzia, pani Marika, wszyscy, Herciu i cała tutaj nasza elita protestantów, według pani Madzi każdy ma władzę uzdrawiania opętanych i pod władzą ducha nieczystego, ducha diabła, tak? Czy to wynika z tego? Nie, Chrystus daje ten autorytet Piotrowi i apostołom. Tutaj pani coś cytuje. 12:29 Ewangelię Świętego Łuka Mateusza. 12. Przepraszam. Tak. 12:29. I co tutaj czytamy w Mateusza? Albo jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarz wpierw nie zwiąże? Jeśli mocarza wpierw nie zwiąże i dopiero wtedy dom jego ograbi? Proszę pani, my mamy od Chrystusa łaskę Bożą, by panować nad szatanem. Sam święty Piotr mówi, że opierajcie się szatanowi, więc mamy tą władzę, ale to nie jest, proszę pani, władza związywania tego, co jest na ziemi i tego, co jest w niebie. Bo mając władzę, oparcie się szatanowi, to wcale nie znaczy, że każdy wierzący w Chrystusa jest egzorcystą i że każdy wierzący może uzdrowić, tak jak tutaj pani podaje, tą chorą kobietę zniewoloną przez szatana przez 18 lat. Plątasz się, pani Madziu, plątasz, tworzysz sobie fantasmagorie niebiblijne, a fragmenty, które przyklejasz, po prostu to jest jak gruszka do wierzby, jak świnie do karety. Ten sam autorytet otrzymał każdy lokalny kościół, aby związywać i rozwiązywać swoją społeczność z indywidualnymi ludźmi. No i tutaj pani Madzia cytuje, żeby upomnieć brata, jak się nie posłucha, to idź ze świadkami, jak nie posłucha, to donieś kościołowi, a jak nie, to będzie do nie, to niech ci będzie jak sekciarz. Pani Madziu, to jest właśnie autorytet kościoła, tak. To jest autorytet Kościoła, prawda? Czyli ja upominam, później idę ze świadkami, później idę do Kościoła. No ale czy lokalny Kościół ma prawo związać coś, co będzie związane w niebie i rozwiązać coś lokalnie, żeby było rozwiązane w niebie? Wszystkie 50 tysięcy sekt mają to samo prawo? Panie Madziu, nie ma się tutaj co rozkminiać. Władza rozwiązywania i związywania została przekazana tylko apostołom, a nie każdemu. Proszę mi pokazać, że ta władza została przekazana każdemu. Prawda? Proszę mi pokazać, prawda, że każdy ma klucze do Królestwa Niebieskiego. Bo tworzysz pani fantasmagorie, których absolutnie nie potrafisz podeprzeć Pismem Świętym. A więc moje pytanie z wczoraj jest wciąż aktualne. Proszę pokazać biblijnie,
podważenie i negowanie autorytetu Piotra. Paś owieczki moje, kolejny komentarz. Jezus powiedział tylko do Piotra trzykrotnie paś owieczki moje. Dlaczego? Otóż Piotr jako jedyny z uczniów zaparł się go i trzykrotnie, kiedy Piotr się nawrócił, wyznał swój błąd. Jezus zrehabilitował go w oczach całego Kościoła trzykrotnie, zapraszając go ponownie do pracy duszpasterskiej. Przepraszam, czy co to znaczy, że ponownie go zaprosił do pracy duszpasterskiej? Czy Piotr po zdradzie przestał być apostołem? Boli panią paść owce moje, tak? A do kogo innego powiedział paść owce moje? Do Jakuba, do Jana, do innych apostołów powiedział? Do kogoś z innych apostołów paść owce moje? Nie. Że będę rybakami ludzi powiedział do wszystkich, ale paść owce moje powiedział tylko do Piotra. Owszem, trzykrotne wyznanie miłości było pewnie na znak trzykrotnego zaparcia się Piotra, prawda? Który się wyparł Chrystusa, tak? Ale paś owce moje jest przekazaniem mu władzy. Paś owce moje. A więc przekazał mu paszenie owiec, czy nie? Nawet jeżeli to przyjmując już rehabilitacja, to jednak został tak zrehabilitowany, że Chrystus powierza mu pieczę nad swoimi owcami. Poza tym, pani Madziu, miała mi pani ten fragment nie oblać swoimi teoriami, tylko tak wkomponować w kontekst Pisma Świętego, żeby reszta Pisma Świętego wykazała, że jednak Piotr nie pasie owiec, że jednak Chrystus nie powierza mu stada. Piotr nie uważał się za lepszego od innych, tak? A 15:6-9 Dzieje Apostolskie, kiedy Piotr wstaje przed apostołami, starszy mówi, że Pan, wiecie dobrze, bracia moi, że Pan mnie wybrał spośród was. To o jakim wyborze mówi? I dlaczego Piotr jako starszy poucza innych starszych? Pani Madziu, nic pani tutaj nie wykazała poza rozlaniem niebiblijnej wody, strzelając tekstami, nawet nie potrafiąc dopasować tekstów, bo nie ma tekstów, pani Madziu, które by potwierdzały pani herezję, pani wymysły, że każdy ma klucze, że każdy ma władzę związywania i rozwiązywania. Kościół tak, ale nie każdy. Nie każdy. Nie każdy, pani Madziu. Proszę to biblijnie pokazać, że każdy ma. I że każdy ma klucze. No i proszę biblijnie udowodnić, że Chrystus, przekazując mu paszenie owiec, Piotrowi to jednak nie przekazuje mu paszenie owiec, tylko rehabilituje go i przywraca go do służby duszpasterskiej, tak? Pani Madziu, nawet jak się Piotr wyparł Jezusa, on nie przestał być apostołem. Judasz po zdradzie też nie przestał być apostołem. Bo dary i łaski Boże są nieodwracalne, więc powołanie Piotra nie zmieniło się, nawet kiedy był zdradził Chrystusa. Był apostołem i nie potrzebował ponownego powołania do tego, żeby być apostołem. To ponowne powołanie, pójdź za mną, to jest to powołanie spośród powołanych do tego szczególnego, do tej szczególnej misji, jaką jest umacnianie braci w wierze. To jest 22 rozdział Ewangelii Świętego Łukasza. Paś owce moje. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 16. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 22. Umacniaj braci w wierze. Tak? Dlaczego tylko do Piotra powiedział, modliłem się za ciebie, aby nie ustała twoja wiara, tak? Ty ze swojej strony umacniaj braci w wierze. A kto był wtedy jego bratem? No właśnie apostołowie, tak? I uczniowie, ci pierwsi,
wokół Chrystusa. I jemu Chrystus. Tak? Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. Ty ze swej strony utwierdzaj twoich braci. Paś owce moje, utwierdzaj twoich braci, panie Maciu. Pozdrawiam.